Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Na początku tego tygodnia na moim kanale wybiło 35 tysięcy subskrypcji, za co naprawdę pragnę Wam z tego miejsca bardzo podziękować. Właściwie to 35k powinno być już ze dwa miesiące temu, ale jak pewnie wiecie, kto ma kanał na YouTube, ten wie, że YouTube ucina zasięgi. Ale mniejsza o to, i tak Wam naprawdę za to mega dziękuję. I co, pasowałoby zrobić jakiś konkurs dla Was, a właściwie to. Planuję zrobić serię konkursów, ponieważ moi drodzy na mój kanał wraca Liga Typera, nie było jej rok, pytaliście się mnie czy wróci Liga Typera i to jest ten moment kiedy ona powraca. Co do tej edycji Ligi Typera będzie ona na sezon 19-20, planuję żeby skończyła się ona w maju. Finałem Ligi Mistrzów, który będzie w Stambule rozegrany, planuję zrobić gdzieś tak 15 odcinków w tej serii. Będą one niestandardowo: raz będzie co tydzień, raz co miesiąc odcinek. Także skończy się to w maju. Natomiast w czerwcu będzie Euro 2020 i w związku z Mistrzostwami Europy będzie specjalna Liga Typera temu poświęcona. Na co już Was zapraszam. Natomiast co do tej Ligi Typera to do jej punktacji prawdopodobnie będzie ona wyglądała tak samo jak ta punktacja ligi typerac była rok temu, ale tutaj jeszcze się nad tym zastanowię. Jeżeli macie jakieś uwagi co do punktacji, to możecie oczywiście pod spodem w komentarzu pod tym filmem napisać, co byście mogli chcieli zmienić. Natomiast mam do Was jeszcze jedno takie pytanie. Ponieważ ta Liga Typera skończy się w maju. Na koniec najlepsza dziesiątka w klasyfikacji generalnej, najlepiej punktujący, dostaną jakieś fajne nagrody ode mnie. To jest pewne. Natomiast nie wiem, co mogłoby być nagrodą dla zwycięzcy odcinka. Kto w odcinku zdobędzie najwięcej punktów. Bo dawniej było tak, że zwycięzca dostawał tam... Kilka saszetek z kartami piłkarskimi od Panini. Natomiast wiem, że teraz, jak wiecie, hype na karty w Polsce się skończył. I tak naprawdę nie wiem, czy robić nagrody dla najlepszego, czy nie robić, bo nie wiem, co mogłoby to być. Jeżeli macie jakiś pomysł, to możecie w komentarzu pod tym filmem też napisać. A ja przechodzę już do prezentacji. Tych spotkań, które typujecie dzisiaj, to znaczy na jutro, ponieważ będzie Liga Mistrzów, druga kolejka fazy grupowej, dwa spotkania jutrzejsze, wtorkowe, także czas jest do typowania do 21, a także dwa spotkania środowe. Jeżeli chodzi o te mecze jutrzejsze, to Lokomotiv Moskwa kontra Atletico Madryt, Lokomotiv wygrał swój pierwszy mecz na wyjeździe z Bayerem w Niemczech 2-1. do no, Grzesiu Krychow jak naprawdę w świetnej formie jest, szczela sporo goli, także można powiedzieć, że wraca ten stary dobry Krycha z Sevilla. Ale tutaj przeciwnikiem ich będzie trudniejszy rywal, bo Atletic Madrid, świetna drużyna, która pierwszy mecz zremisowała z Juventusem. No ale i Lokomotiv gra u siebie, także jakieś tam szanse mają. Co do jeszcze Ligi Typera, to planuję zrobić tak, że w każdym odcinku będą cztery spotkania i w każdym odcinku będzie jeden hit, czyli mecz punktowany podwójnie. I teraz będzie to spotkanie Tottenham kontra Bayern. Chyba rzeczywiście największy hit tej drugiej kolejki fazy grupowej, Bayern Monachium, w no, formie jest bardzo dobrej. no Przede wszystkim Robert Lewandowski, w formie strzeleckiej jest na początku tego sezonu po prostu kosmicznej. Bayern, swój pierwszy mecz, wygrał 3 do zera. Także widać, że są mocni, ale teraz tak łatwo może nie być, bo grają na wyjeździe z Tottenhamem. Tottenham, swój pierwszy mecz sensacyjnie zremisował z Olympiakosem, ale grają u siebie. I będą chcieli na pewno się odkuć. I należy tutaj pamiętać, że Tottenham, drużyna Kogutów, to jest finalista Ligi Mistrzów z poprzedniego sezonu. Także oj, tu będzie się na pewno dużo działo. Dwa mecze środowe, kolejnym na pewno też dużo się będzie działo. Bo Barcelona kontra Inter. no Drużyny Barcelony nikomu nie trzeba przedstawiać, natomiast Inter... Trzeba powiedzieć, że ta drużyna naprawdę bardzo wzmocniła się przed tym sezonem. Alexis Sanchez czy Lukaku chociażby doszli i widać przynajmniej w meczach Ligi Włoskiej, że Inter to jest naprawdę siła w tym sezonie i ta drużyna na Zurich może na pewno dużo zamieszać w Europie. Ale co ciekawe pierwsze spotkanie fazy grupowej Inter sensacyjnie zremisował ze Slawią Praga. Natomiast będą chcieli się odkuć. Łatwo nie będzie, bo jadą do Katalonii, ale z pewnością Inter na Camp nou nie przyjedzie po to, żeby przegrać, tylko żeby urwać punkt. A kto wie, być może nawet punkty drużynie Barcelony. I czwarte spotkanie: Walencja kontra Ajax. No, drużynę Ajaxu nie trzeba przedstawiać. Sensacyjny półfinalista Ligi Mistrzów z poprzedniego sezonu. Oczywiście. Kilku zawodników odeszło, te dwie młode gwiazdki, a więc de Licht oraz de, de Jong, ale należy pamiętać, że Ajax nadal jest mocną drużyną, co udowodnili w pierwszej kolejce, pokonując 3-0 Lille. Natomiast tutaj może tak łatwo im nie być, bo grają na wyjeździe z Walencją. Walencja w pierwszym spotkaniu sensacyjnie pokonała londyńską Chelsea. To jeszcze na Stanford Bridge także oj tu zapowiada się też ciekawe spotkanie ciężko jest wskazać tutaj faworyta także cztery spotkania typujecie i moi drodzy na każdy mecz podajecie dwa typy wynik meczu a także szczelec z bramki piszecie tylko jedno nazwisko i jeżeli chodzi o typy to tutaj możecie zobaczyć jak one powinny mniej więcej wyglądać Czas na typowanie macie do jutra, do 21., kiedy zaczną się pierwsze spotkania. I bardzo tutaj ważna rzecz dla Was: swoich typów nie podajecie na YouTube, pod tym filmem, tylko będziecie typować na Facebooku, na stronie ABC Football. E, oczywiście linka będziecie mieć do tej strony, e, pod tym filmem, w komentarzu. Także nie musicie się o nic obawiać dlaczego typy podajecie na facebooku a nie na youtube tak jak rok temu z bardzo prostej przyczyny na youtube jak wiecie każdy może zrobić sobie nawet 10 kont i według mnie to byłoby trochę słabe bo wiem że inni mogliby na przykład 10 typów podawać a Ktoś na przykład tylko jeden, i to byłoby nie fair, fair play wobec innych. Natomiast na Facebooku już tak łatwo fejkowych kont założyć się nie da. Także pamiętajcie o tym, że każdy może tylko jeden e, typ podać. E, post będzie właśnie na mojej stronce na ABC Football. Tam będziecie typować. Te cztery spotkania, czasy do jutra, do 21. Tak jak mówiłem, punktacja prawdopodobnie będzie identyczna jak w tej poprzedniej Lidze Typera, co była rok temu, ale możecie w komentarzu jeszcze tutaj jakieś tam detale swoje podawać, co byście mogli tutaj zmienić. I tak samo, jeżeli chodzi o nagrody, jakie one mogłyby tutaj być, bo to jest pierwszy odcinek taki prototypowy. Że tak powiem. Także zapraszam Was do typowania. No i trzymajcie się z mojej strony. Jeszcze raz naprawdę wielkie dzięki. Mimo tego, że YouTube ucina zasięgi 35 tysięcy, udało się wbić. Jesteście naprawdę wielcy. Także do następnych odcinków. Cześć!